Kaczyński ma pan dwa podejścia. Z jednej strony to jest eksperckie, z drugiej ministerialne. I które by przeważyło? Czy zgadza się pan z panem ministrem? I z trzeciej napisałem jakiś reguły rynku kapitałowego. A pewnie nie jest to już tak daleko nie sięgałam w życiorys zawodowy. Nie, ale to choć to jest właśnie akurat istotne, jako szef Komisji Papierów Wartościowych, dam przykład, odpowiem na to pytanie poprzez krótką opowieść o tym, co się zdarzyło w PGE ostatnio. Gdyby był taki zapis, a uważam, że to są spółki, które muszą realizować ważne zadania dla państwa, w PGE, nie byłoby dyskusji, która trwała rok, a może dłużej wokół opora, które w końcu budujemy, bo pojawiły się ekspertyzy mówiące o tym, że jest to ewentualnie przedsięwzięcie rentowne. Ja uważam, że taka struktura jak PGE, PGNiG musi mieć możliwość realizacji zadań, które są systemowo i politycznie ważne dla państwa. Pan minister Gawlik słusznie zauważył, że inwestorzy ocenili to w sposób właściwy. Nie ma żadnej historii takiej, że ktośkolwiek to podważał, panika. Oczywiście, gdyby nie było tego, że jest to spółka dojona, że tak powiedziałbym, przez państwo, bo jeżeli taki jest zapis, to można. Ale to dojenie trwałoby krótko. Jeden, dwa takie projekty i zarówno nie tylko inwestorzy, bo inwestorzy chcą zyskać pieniądze przede wszystkim na dywidendzie, no pewnie nie ma 2 miliardy zysku netto, a może i więcej, jak z głowy mniej więcej mówię. Ma przyrosty ceny, nie za duże, bo wchodziła na giełdę w 2005 roku we wrześniu z przytupami na poziomie 3,80, było około 6, tam gdzieś teraz jest 4 z kawałkiem. Także też jest jakiś wzrost, ale to jest przede wszystkim spółka, która powinna realizować takie cele i jest to klasyczna spółka, raczej dywidendowa. A ja mogę jeszcze jakiś inny wątek rozwinąć?